Ilość zasobów nieodnawialnych na świecie jest skończona i każdy człowiek ma przeznaczoną jakąś ilość zasobów, którą może wykorzystać w ciągu roku. W bieżącym roku Dzień Długu Ekologicznego, czyli dzień, w którym od początku roku wykorzystaliśmy wszystkie zasoby, które teoretycznie Ziemia jest w stanie odnowić, przypada na 1 sierpnia. Co oznacza, iż po 1 sierpnia ludzkość korzysta z zasobów Ziemi na kredyt, czyli kosztem przyszłych pokoleń. Co ciekawe, Światowy Dzień Długu Ekologicznego jeszcze w latach 90. przypadał w listopadzie. Polski Dzień Długu Ekologicznego przypada 19 maja. Korzystamy z wody, wszyscy korzystamy z energii, świadome korzystanie z opakowań, segregacja śmieci i wszystkie te elementy, które pozwalają na mniejsze korzystanie z odnawialnych lub nieodnawialnych zasobów naszej planety poprzez stosowanie odpowiednich technologii i przez świadome zachowania, czy działania. Jeśli mówimy o odpowiednich technologiach, to uważamy, że możliwość korzystania z energii odnawialnej albo wytwarzania energii oraz zmodernizowanie instalacji elektrycznych czy energetycznych, tak aby bardziej korzystać z energii odnawialnych, spowoduje wydłużenie tego dnia długu ekologicznego o 20 dni.